jak zwykle w swoim życiu przez przypadek, bo wszystko w moim życiu dzieje się przez przypadek. A tak naprawdę co? No, chęć wykroczenia poza kolejny próg artystycznej kreacji, wejścia w ogóle tu z postacią, która nie jest mną, bo od razu zaznaczam, Sebastiana Fabiańskiego w tej klatce i w tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. Zobaczycie moje alter ego, który tutaj zrobi to, co powinno zrobić.